Dzień dobry w kolejnym Flashu. Dziś będziemy wspólnie zastanawiać się, jaka jest przyszłość smartfonów z klapką. I przy okazji, Oppo, które jest bohaterem tego odcinka, zastanawia się, jaka jest polska nazwa składanego w pół telefonu. Według mnie od mniej więcej 15 lat to jest właśnie klapka. Ale okej, kto bogatemu zabroni wymyślać koło na nowo. Na przykładzie omawianego dzisiaj telefonu widać zresztą, że z nazwami to Oppo najlepiej nie idzie. Pierwsza klapka marki ma niezrozumiałą dla nikogo poza ultra geekami dwójkę w oznaczeniu. Podczas gdy sprzęt mógłby się nazywać elegancko i prosto Oppo Flip. Przechodząc jednak do samego telefonu. Find N2 Flip jest czwartą klapką na rynku po Samsungach z serii Galaxy Z Flip, po Razorach od Motorola i Pokecie od Huawei'a. Sprawdźmy zatem, czym może wyróżnić się na ich tle. Primo. Ma największy ekran zewnętrzny, przykryty szkłem Gorilla 5, OLEDowy w rozmiarze 3,26 cala, rozdzielczości 382x720 i ułożony pionowo, co mogłoby sugerować, że da się na nim wyświetlić jakąś miniaturową wersję androidowego interfejsu. Niestety jednak rozwiązanie jest znacznie prostsze. Klapkowy wyświetlacz obsługuje jedynie kilka widżetów z pogodą, czasomierzami, włącznikami funkcji komunikacyjnych czy multimediami. Da się tu również pstrykać selfiaki głównym aparatem, nie gorszym wewnętrznym, wyświetlać podgląd kadru osobie, którą fotografujemy, przeglądać powiadomienia i odpisywać na część wiadomości przy pomocy szybkich odpowiedzi, nie pełną klawiaturą, szkoda. W przyszłości ma być wprowadzona także integracja ze Spotify i portfelem Google do płatności zbliżeniowych. Zobaczymy, jak szybko. A obecnie mogą pojawiać się tu także pocieszne, animowane zwierzątka reagujące na to, co dzieje się z telefonem. Druga najważniejsza kwestia to w zasadzie zupełnie płaski wyświetlacz główny. Po otwarciu nie ma wyraźnego śladu zagięcia, a we flipach od Samsunga ono zbyt często powoduje usterki. Przyglądałem się pod światło i rzeczywiście tak płasko jeszcze chyba w żadnym składaku nie było. Za ten rezultat odpowiedzialna jest specjalna konstrukcja zawiasu, zaginająca matrycę w kropelkowy kształt i umożliwiająca jednocześnie otwarcie telefonu do połowy w zakresie kątów od 45 do 110 stopni. To ważne, bo umożliwia wygodne wideorozmowy, przeglądanie multimediów czy robienie zdjęć bez statywu, a rzecz wcale nie jest powszechna wśród składanych smartfonów. I tak Find N2 Flip również zamyka się na płasko, bez wyraźnej szczeliny pomiędzy połówkami. Kolejna sprawa to nadzwyczaj długie wsparcie. W standardzie dotyczy aktualizacji, te bezpieczeństwa mają być dostarczane przez 5 lat, te polegające na wgraniu nowych wersji Androida dotyczą jego 4 kolejnych iteracji. Dodatkowo jeśli kupicie telefon do 12 marca, dostaniecie sławki True Wireless Enco X2 i pakiet Premium, czyli 5-letnią gwarancję napraw, 2 lata darmowej wymiany zewnętrznej warstwy ekranu wewnętrznego, rok na wymianę uszkodzeń obu wyświetlaczy i wsparcie serwisowe także za granicą. Do tego dochodzi też 100 GB na dysku Google w chmurze, ale tylko na pół roku, więc to mnie średnio kręci. Po czwarte zaś, Find N2 Flip ma mieć też najlepszą baterię wśród klapek. Ona ma 4300 mAh, a to wyraźnie więcej niż w Galaxy Z Flip 4, Moto Razr 2022 czy Huawei P50 Pocket, więc w istocie więcej niż we wszystkich konkurentach. Co z tego wyjdzie w praniu? Okaże się, jak będę miał okazję dłużej sprzęt potestować. Reszta cech telefonu to zaś miks cech topowych i średniopółkowych. Procesor to 4-nanometrowy Mediatek Dimensity 9000+ z zeszłego roku. Ekran główny to AMOLED Full HD Plus LTPO w rozmiarze 6,8 cala, odświeżany w zakresie od 1 do 120 Hz, z jasnością maksymalną na poziomie 1600 nitów. Są głośniki stereo, jest zupełnie szybkie 44W ładowanie, co przekłada się na 50% w nieco ponad 20 minut, a aparat główny wspierany dedykowanym chipem Mari Silicon X i sygnowany marką Hasselblad ma 50 megapikseli, światło 1.8 i wielokierunkowy autofokus. Moduł nie jest jednak stabilizowany i towarzyszy mu tylko 8-megapikselowy szeroki kąt bez autofokusu, z polem widzenia 112 stopni i ze światłem 2.2. RAM i ROM to pamięci odpowiednio LPDDR5 i UFS 3.1. Obudowę wykonano z tworzyw sztucznych, choć rama jest aluminiowa, a konstrukcja nie jest wodoodporna. Wersję 8256 wyceniono zaś całościowo na 5000 zł bez złotówki. Czyli że na mniej niż motkę, ale więcej niż za Samsunga. I chyba przede wszystkim dlatego nie wróżę sprzętowi wielkiego sukcesu sprzedażowego. W tej cenie Oppo zostanie rozjechany przez marketingowy walec koreańskiego konkurenta. Co sądzicie o smartfonie z klapką od Oppo? Czy składane smartfony będą zyskiwać udziały w rynku? Czy kupilibyście taką konstrukcję? A jeśli tak, to ile musiałaby kosztować? Bo powiedzmy sobie szczerze, telefony za 5000 to fanaberia. Żegnam się z Wami i do usłyszenia.